Pociąg osobowy do Gdyni stoi na torze drugi przy peronie czwartym. Planowy odjazd o godzinie 12:45. Kawalerze, do kolejki! Ale my do Gdyni! My też. Ale czy to wypada? Ale ja nie dla siebie, a dla tego Anglika, co tam stoi. Dewizowy cudzoziemiec. Dewizowy cudzoziemiec? A jeśli to dewizowy cudzoziemiec, to co innego? Kupuj. Poproszę dwa uczniowskie do Gdyni, druga klasa. Proszę bardzo. Come in. Czego? Shut up. The table is red, the pants is brown. Dawaj, proszę sobie mów po angielsku. Jaką forsę? Let's number here, I am the boy. No ty pies tu. Przecież to ty zabrałeś te pieniądze. This is the girl. Ja? Ty chyba masz gorączkę. Goodbye. Ja jestem przekonany, że to tobie ciocia dała. Zdaje się, że to złotówkowy cudzoziemiec. Anglicy z Kołomyi. Rozumie trochę po polsku, bo miał polską niańkę. No, no, nie czaruj, tylko szoruj z kolejki. Nie tmony. 216, przepraszam. 50, thank you. Zabawny chłopiec. Do kutna, proszę. Kiszuj z całą robotą. Pewno zgubiłeś. Ja? To ty zgubiłeś, a teraz na mnie zwalasz. Fonferscy nigdy nie gubią pieniędzy. Babcia miała rację. Jak jeszcze raz spojrzysz, babcia miała rację, to ci palnę w ucho. Zgubiłeś i jeszcze się szarpiesz. To wszystko przez cioci Anię. Babcia powiedziała, że ciocia Ania to najlekkomyślniejsza osoba pod słońcem. Jakby babcia miała Franka Szajbę za narzeczonego, to by też była lekkomyślna. I w ogóle... Co w ogóle? Skompromitowałeś znowu rodzinę. O Boże, weź bombę i spuść na tą trąbę. Uf!